Dobra, idąc za ciosem jest kolejny filmik NPC Birdin. Skończyliśmy u niego naszego questa poprzedniego, historia miłości zjaw. A teraz idziemy już robić pieczęcie. Mamy do zrobienia 6 różnych pieczęci. Do tego jeszcze na koniec będzie finał. 5 różnych pieczęci plus finał, o tak. Mamy 8 misji, które będą nam potrzebne do skończenia całego Banshee. Idziemy do Hoya. Zaczniemy sobie od pierwszej spirali, pierwszej pieczęci. W quest logu nie mamy jeszcze nic aktywowanego. Widzimy sobie, wchodzimy sobie w zjaby. Nierozpoczęte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pieczęci mamy. Jeszcze nierozpoczęte. Jak już sobie wejdziemy do zamku, pierwszą pieczęć będziemy robić w zamku ninja. Jak już sobie wejdziemy, to powinniśmy mieć odblokowane zejście właśnie na dół. I tam od razu powinniśmy mieć odblokowane pieczęcie. Jesteśmy na poziomie minus 1, widzieliście jak tutaj wchodziłem sobie. Ninja mają mało życia, dają nie za dużo expa. Widzicie, tutaj jest wejście do ninja. Schodzimy sobie piętro niżej i sobie je ubijamy. Wielki ninja i zabłąkany samuraj. Ok. I tutaj mamy zejście właśnie do naszej spirali, do naszej pieczęci. Schodzimy sobie. Dostaliśmy quest lock. Nieskończona pieczęć. Wybijamy sobie wszystkie potworki. Idziemy na sam koniec. Czemu to się też ludzie mówią na to spirala? Bo jest ta mapa w trakcie spirali. Musimy pójść sobie do samego końca. Możemy je sobie robić nie po kolei. Możemy najpierw zrobić sobie pierwszą. Nasza się nazywa w trakcie nieskończona pieczęć. Poziom rekomendowany setny. No dobra, wszystkie informacje powiedziane. Wybijamy sobie i biegniemy do końca. My jesteśmy łucznikiem, to nie mamy za bardzo obszarowych czarów. Dopiero teraz wbiję trochę poziomów, więc będę mógł sobie pozwolić na coś większego. Ale już na poziomie 40 możecie bez problemu tutaj expić, chodzić. Dopiero na 76 poziomie najlepiej tutaj chodzić, expić, bo już będziecie mieć taska na dwa potwory, czyli na ninja i wielkiego ninja i na trzy potwory. I na pustkę, zabłąkaną pustkę. I dopiero na 76 poziomie dobrze tutaj sobie expić. Co jest? Rekomendowany poziom setny. To jest rekomendowany poziom setny. Ale my możemy sobie wcześniej przychodzić. Wbijamy sobie 40 poziom. Robimy questu i możliwe, że już możemy sobie tu wchodzić. Nie wiem dokładnie. Ale wydaje się, jakby to była prawda. 40 poziom. Jazda z levelem. Ja mam poziom 94. Się zdziwiłem właśnie. Setny poziom? Co setny poziom? Przecież ja nie mam setnego poziomu. A no, to tylko jest rekomendowany. Ale żeby zrobić tamtą misję, żeby móc wziąć, to trzeba mieć 40. Ale 40 to w sekundę kilka godzinka i już jest 40 poziom, czy tam 2 godziny takiego ekspienia. Czyli tu możemy przychodzić bardzo wcześnie, nie trzeba czekać jakiś do właśnie do setnego poziomu, bo jak widzicie, ja nie mam setnego poziomu. I sobie tu jest na spokojnie wchodzę. No dobra, pełno potworów, bardzo łatwo spotkać złotego potwora, dzięki czemu wasz bonus się expa o wiele zwiększy. Jeśli jak złoty potwór będzie na bezimiennej pustce, która daje 500 expa, to dostajecie około 25 tysięcy.
około nawet 30 tysięcy, więc ten ekstra diametralnie wzrasta. Okej, co teraz? Doszliśmy do końca, wchodzimy sobie w ogień. Zostaniemy przeniesieni do pokoiku. Później mamy tutaj z dołu schody, które prowadzą nas do wyjścia. Czy nasz questlog się zaktualizował? Nie zaktualizował się. Widzimy, w trakcie cały czas mamy go aktywowanego. To teraz co zrobić, żebyśmy zrobili w ogóle tego questa? Musimy robić kółka spiralne. Robimy dalej i wchodzimy znowu w ten ogień do momentu, aż nie będziemy mogli w niego wejść. I dopiero wtedy, gdy już nie będziemy mogli do niego wejść, questlog się nam zaktualizuje i będziemy mieć zakończonego questika. Więc ja sobie przyspieszę, będę sobie tutaj powybijał, może nawet sobie przewinę już do samego końca, bo żeby nie był tak długi ten filmik, ile czasu trwa? 9 minut, akurat skończymy sobie do 10, myślę, że powinniśmy się wyrobić. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. No dobra, mamy ognik, wchodzimy sobie w ognik i zobaczmy, czy nam zajdzie questa. Questlog się zaktualizował, ale nie jest zakończony. Możemy sobie wejść do naszych questów. Widzimy, że jest cały czas w trakcie, więc robimy sobie kolejne kółeczko, bo po prostu zaktualizował się questlog, ale jeszcze nie zaliczył nam questa. Więc co nam pozostaje? Pójście dalej. Robimy sobie kolejne kółeczko. Zobaczmy sobie, czy możemy wejść w ognika. Możemy. Nieskończona pieczęć nam się znowu zaktualizowała. Znowu jest w trakcie. I znowu robimy kółeczka. Pierścionek nawet nam wypadł jakiś fajny. Na 35 poziom, rzadki. No ładnie. Ja z nim bardzo często chodziłem. Nawet nadal na 360 levelu z nim chodzę, jak sobie EQ zakładam. Więc kółka trzeba robić. Robimy kolejne kółeczko, bo widzimy, że nadal nam nie zaliczyło. No trudno, robimy kolejne kółka, aż do momentu nam nie zaliczy. Kolejny level. Próbuję nic nie wybijać, żebym mógł sobie nagrać filmik z tutaj z pieczęci, zobaczyć, jak tu dużo level lata. Ale próbuję to przebiegać i... A levele i tak wpadają cały czas, bo jak mnie blokują potwory, to chcąc nie chcąc muszę je wybić. A tu levele wpadają cały czas. I? O, quest complete. No dobra, widzicie, skończyliśmy. Pieczęć nieskończona, ukończona. Nieskończona, ukończona, tak jest. Nieskończona. Teraz, co my możemy zrobić? Jeśli będziemy robić te spirale, będziemy chcieli tutaj expić, to jak już dojdziemy do samego końca, to już nie będziemy mogli wejść w ten ognik. Bo już questlog mamy zaktualizowany i już nas nie będzie przynosić. Będziemy musieli sobie z powrotem wracać tą samą drogą, ale potwory respią się tak szybko, więc i tak jak będziecie zrobić jedną trzecią trasy, później wszystkie przez dwie trzecie trasy będą potwory zrespione. No więc exp i tak się tutaj będzie opłacał. Zobaczycie na filmiku akurat jak stąd, z tej miejscówki będę go nagrywał, jak sobie expię tutaj, ale w tym filmiku, nie w tym, w tym filmiku miała być tylko pieczęć. Numer 1, nieskończona pieczęć, questlog zrobiony. Będziemy się widzieć na expach właśnie z tej miejscówki. Zobaczę sobie mniej więcej godzinkę kiedyś po expie i zobaczycie, jak tutaj leci exp. A ja się teraz żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Juhu.